Hej, cześć, witam serdecznie. Wracamy do Wiedźmina 3 Dzikiego, edycja gry roku. I dziś lecimy dalej z zadaniami. Naszym teraz bojowym zadaniem jest dotrzeć do Triss i pokazać jej statuetkę żołnierza, którą otrzymaliśmy pewnego czasu od pewnego człowieka. Zobaczymy, co ta Triss z tą statuetką będzie w stanie zrobić. W ogóle tutaj pojawiła się cała masa już od poprzedniego odcinka, to podkreślam, strażników, którzy tutaj faktycznie poszukują nie ludzi i innych magicznych istot. No będą się przesuń, przecież chcę przejść, dziękuję. Okej, zobaczmy sobie, co Triss powie na temat tej statuetki. Gdzie ona jest w ogóle? Pewnie siedzi gdzieś tam w swoim pokoiku. Może tu? Ta, tu. No na pewno, gdzieś na pewno na górze. Dobra, trzeba ją odnaleźć. Tutaj gdzieś powinna siedzieć w tym pokoiku, się spodziewam. Jest. Tak, Geralt? Rzuć okiem na tą figurkę, jak może z łaski swojej. Spójrz, co zdobyłem. Chodź, musimy go odczarować. Okej. To chyba żołnierz. Przekonamy się. Chodź ze mną. Znam bezpieczne miejsce, gdzie ściany nie mają uszu. Nowigra to krawki. Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Paskudne miejsce, możemy stwierdzić. Dosyć ponure miejsce. Faktycznie, wygląda jak schronienie wampira, dlatego możemy być pewni, że nikt nam nie przeszkodzi. Podaj mi tę figurkę i się odsuń. No dobra, jak tu wpadnie ten właściciel domu, czyli ten wampir, będziemy musieli gościa pociąć, rozumiem? Spróbujmy odczarować tego żołnierza. Mogę jakoś pomóc przy rytuale? Tak, stój cicho i nie przeszkadzaj. Inalanda ona reis! Verdentanstedt! Enzer Kersen! Ten jaki podniecony w ogóle się ocknął. Tanstedt Enzer Heze! Espun! Dobra, możemy stwierdzić, aby odpoczął. Możemy również zapytać, jaka jest ostatnią rzecz, jaką pamięta. A ty kim jesteś? Jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz? Pamiętam wzgórze. Trwała bitwa. Ja miałem dostarczyć rozkaz. Pamiętam rudowłosa czarodziejkę. Rzuciła zaklęcie. Prawe skrzydło miało ruszyć i uderzyć z flanki na tarczowników. Nie uderzyli, a czarodziejka nazywała się Lyta Nate Coral. Ja też tam byłam. To zdarzyło się dawno temu. Szejsery. Jesteś wyczerpany. Musisz odpocząć. Chyba tak. Powinieneś zgłosić się do ambasadora Faratry. Na pewno ci pomoże. Powodzenia. Jakaś nagroda, coś za to, że cię uratowaliśmy? To nic? Było interesujące. I wyczerpujące. Mam ochotę walnąć się na łóżko i spać do oporu. To nie było zbyt skomplikowane zadanie. Dosyć szybko nam się udało temat ogarnąć. Okej, w takim razie wyjdźmy stąd. Pogoda się zepsuła. Od razu się czuję bezpiecznie. No tak. Wszyscy jak nas widzą, od razu czują się bezpieczni. Co mamy dalej? Z zadań pobocznych. A racja stanu zostaje tutaj. Ewentualnie ostatnie przygotowania. Tutaj mamy rozmowę z Yennefer. Dajmy się jednak na spotkanie z Dijkstrą, Rochem, Vernonem Roche właściwie i Talarem w magazynie na obrzeżach portu. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Losy narodów decydują się nieraz w okolicznościach nielicujących z powagą sytuacji. Na przykład Wiedźmin otrzymał propozycję udziału w zamachu na Radowida w nowigradzkich łaźniach.
Ociekający potem Dijkstra powiedział Geraldowi, by stawił się na spotkanie w magazynie na obrzeżach portu. Tam spiskowcy mieli ustalić szczegóły planu zabójstwa najpotężniejszego władcy północy. Spory kawał musimy przebiec. No dobra, pobiegnijmy tam. Zobaczymy, co ten Dijkstra faktycznie planuje. Czy będą chcieli wykorzystać Filippę, która będzie przynętą? Może planują to zrobić w jakiś inny sposób. Miejmy nadzieję, że nie zostaniemy tu wplątani w jakiś wątek, który za chwilę mnie zniszczy, zgładzi i zabije. No to będzie słabe. Wiadomo, jednak jest osoba, która tutaj piastuje stanowisko, no, niemałe. Na pewno będzie również dobrze chroniony. A coś mi mówi, że tam trzeba będzie stoczyć jakieś walki. Dobra, rzućmy okiem na mapę, może będzie można szybciej się tam przetransportować jakimś... Aha, to jest w ogóle w drugą mańkę. No, ale pójdziemy sobie do doków. Niech was wszystkich polubić. Idziemy sobie do doków. To będzie troszeczkę krótsza podróż. No i zobaczymy, jaki jest ich plan. Dobra, zaczyna w ogóle być południe. Pogoda trochę nie sprzyja. Ludzi się nas zbierała dona. A to dobrze, to znaczy, że coś się dzieje. Ruch w interesie musi być. Dobra, wchodzimy w takim razie do tych magazynów, o których wspominał Dijkstra. I... Aha. Chciał mnie zamordować! Kurze! Nie wrobisz mnie w to, Dunfield! A mówi mi, nie rób interesów z tym krasnoludzkim ściem. Z krasnoludu, którego swego czasu żeśmy uratowali, chyba coś mi się pamiętam. Kurwa, jeszcze jeden nieludź. Cisza! Zobaczymy sprawę szybko! Mamy tu takie małe, wiedźmińskie zlecenie. Wierzesz? Jak małe, to może mi się nie opłaca. Opłaci ci się, o to się nie bój. Tylko załatw to szybko, bo już dość czasu straciłem na tytuł. Mają wspólny magazyn, w którym zagnieździł się potwór. Sam się zagnieździł? Tyś go tam wpuścił. Miał mi łeb urwać, żebyś ty mógł położyć łapę na moich towarach. Nie odwracaj kota ogonem, kurduplu. Nie obchodzi mnie teraz, kto komu gula czy inną strzygę podłoży. Trzeba się pozbyć potwora i tyle. No to jak będzie, wiedźminie? No dobra, coś tutaj widzę, możemy sobie znowu ogarnąć, znikąd. Zajmę się tym. Nie zgadzam się! Nieludź będzie z nieludziem trzymał! Zaraz mi tu jeszcze obaj udowodnią, że to nie gul, tylko moja własna babka nieboszczka! Może to on. Ja tam się po twarzy nie przyglądałem. Zamknijcie się, bo jak wiedźmin potwora ubije, to wam jeszcze kontrolę w magazynie zrobię! To nie będzie konieczne. No dobra, tutaj faktycznie gdzieś w tych magazynach przebywa jakiś potwór. Całe szczęście nie jest to daleko, więc sobie pójdziemy. Słyszę coś. Co to jest? Necker. No nie, no Necker. Co i to wszystko? Chyba Neckera, okej. Okay. Dziwne. Neckery rzadko zapuszczają się gdzieś w pojedynkę. Ciemno tutaj ogólnie jest. No dobra, powiedzmy, że wykonaliśmy zadanie. I co? Załatwiłeś potwora? Tak. Wiedziałem, że najszybciej będzie wiedźmina nająć. I co? Udało ci się ustalić, skąd się tam wziął? Umawialiśmy się, że mam zabić potwora, a nie prowadzić dochodzenie. Tak, ale gdybym nie musiał się babrać już w tej sprawie, dorzuciłbym coś ekstra. To dla ciebie. A my idziemy do garnizonu porozmawiać z kapitanem. Już on ustali, o co w tym wszystkim chodzi. Czyli tu pewnie było można przyjrzeć się sprawie i ustalić, jak to się stało, że... Że ten Necker się tam pojawił. No dobra, zadanie zostało zakończone, tak czy inaczej. Czyli to było znowu kolejne szybkie zadanie. Co ja tu mam w ogóle ciekawego? Jakieś pancerze odnalazłem, ale chyba nic raczej godnego uwagi. Dobra. To jest to wejście. To wejście jest do tego magazynu? Chyba tak. Kto tam? Wiedźmin.
Wchodź. Szef czeka na górze. Jak przyjdzie Gerard? Jeśli przyjdzie. Skoro nie chcesz gadać, to chociaż pole. Aż mi kurwa suszy od tego. Okej, czyli są nasi trzej skrytobójcy króla. Wreszcie. Jesteśmy w komplecie. Raczej w dupie. Po co nas wezwałeś? Radowid siedzi na statku jak siedział, a tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie, wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo, kurwa, brawo. Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. Zainspirowała do czego? Cierpliwości. Zaraz przejdę do meritum. Geralt, dobrze kojarzę, że Radowid zlecił ci odnalezienie Filipy? Okej, możemy stwierdzić, iż wkurza nas to twoje wścibstwo. No jednak przejdziemy do rzeczy i tak, faktycznie coś tam było. Ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówka. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej udziału, za to z twoją pomocą. Radowid spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy. Powiesz, że wpadłeś na jej trop. A on połknie haczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upierdoli. Okej. No dobra, załóżmy, że on to łyknie faktycznie. I co dalej? Załóżmy, że Radowid mi uwierzy. To wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę, Filip. W jakimś miejscu, w którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Most na Wyspę Świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie. A na środku wes z solidną kurzą. Widzisz, Geralt? Jedyne, o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę, przeprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. To jak? Wchodzisz w to? Kurczę, tutaj jest konkretna, coś mi się wydaje, decyzja, która będzie miała większy wpływ na dalszy przebieg gry. Ogarnijmy ten temat jednak. Wydaje mi się, że to nie będzie złe. Chyba. Wchodzę. Tylko co po zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Stalare. Czekać? Co? Nie chce się wam nadstawiać własnych karków? No nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Dijkstrą wiele zalet. Ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Geralt. Moi ludzie są zaprawieni w boju. Poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię, co mogę. Gdzie teraz cumuje jego okręt? Za rogiem, w nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. Okej, czyli ta sowa, która tutaj była przedstawiona, to prawdopodobnie Filipa. Możemy z nią porozmawiać? A co ze strażnikami? Chyba niekoniecznie, kurczę, ona tutaj się wszystkiemu przysłuchuje. Zaraz się okaże, że tu będzie jakiś wałek. Mutowali się? Niekoniecznie, dobra. Czyli naszym zadaniem bojowym jest wywabić Radowida z jego statku. Filipa? Co tu do cholery robisz? Geralt, nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na kółka. Podsłuchiwałam wasze obrady, oczywiście. Z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. A co cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? Możemy stwierdzić, iż Radowid to szalał. On tam z tymi szachami ma coś wspólnego mocno i widzi w tych szachach w ogóle grę, która przewiduje przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Możemy również stwierdzić, iż będzie ciężko, ale jakoś powinniśmy sobie poradzić z tym tematem.
Może być ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Cóż, mam nadzieję, że nasze starcie z dzikim Gonem potraktujesz poważniej, jeśli w ogóle dożyjesz. Pipa, po co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz? Nie, tak mi zależy, żeby Radowid zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła. Trudno, ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz, weź to. Pierście. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. W ogóle ci strażnicy obok niej przechodzą, czy wszyscy ją szukają w tym mieście, a ona sobie stoi na środku jakiegoś dziedzińca i ma wszystko w... Ma wszystko. Dobra. Generalnie ona dała nam pierścień, który ma wyciągnąć Radowida. Przynajmniej pomóc nam wyciągnąć go z tej łajby. No bo ten pierścień faktycznie musi symbolizować to, że ją odnaleźliśmy. Jednak to niewątpliwie będzie jakiś haczyk w tym wszystkim. Chociaż ja wiem, jej pewnie tylko zależy na tym, żeby on zginął. A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Za dobrze cię znam, Filipa. Ty zawsze coś knujesz. Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna. Głowa Radowida. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się. Okej, poleciała jako sowa. Pamiętamy oczywiście, kurczę, Zoltan ją tam pieścił przez pewien czas. Chciał nauczyć ją mówić i rozmawiać. Dobra, spróbujmy teraz tego Radowida faktycznie wywabić z tego statku. Nie wiem, czy to będzie proste zadanie, że samo wywabienie będzie prostym zadaniem, ale później będą niewątpliwie jakieś walki, bo coś mi się widzi, że... No nie pójdzie wszystko po naszej myśli. Tak, coś mi się widzi. Jest to niego okręt w ogóle. To jakieś stateczki tylko stoją. Nic konkretnego. No tak, to będzie pewnie to. To już jest coś konkretnego po lewej stronie. Myślę, żeby tutaj zrobić zapis. Boję się tego, co tutaj nastąpi. A to na chwilę obecną może być całkiem spoko doświadczenie. Zobaczmy, tutaj jest wejście na ten cały... na molu. Zróbmy sobie zapis. No i zobaczmy. Wiedźmin Geralt, czego chcesz? Ten z jedynką na przodzie. No dobra, powiedz mu, że oczekujemy audiencji. Audiencji. Mam nowe informacje o Filipie Eilhart. Oddaj broń. I za mną. Wasza wysokość, Wiedźmin. W sprawie Filipy Eilhart. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może. A być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Możemy sobie tutaj wniknąć. Ten w ogóle, jaki jest tutaj też, kurczę, całkiem podniecony, ten łowca czarownic. Jacy inni nas interesuje? Jacy inni? Widzisz... Rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informacje o Eilhart. A że chciwych i głupich nie brakuje. Przed okrętem zaraz ustawiła się kolejka. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przyniósł zdechłą sowę z wydłubanymi oczami. Myślał, że się nabiorę i obsypię złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę z kamieniem u szyi. Drugi przyszedł pocztmistrz z Oxenfurtu. Miał niby listy od niej. Sfałszowane oczywiście. Obciąłem mu palce, żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język, żeby więcej nie kłamał. Potem kolejka się rozeszła. Okej, czyli jak widać, Radowid nie przybiera w środkach.
Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała po Redanii jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na Wyspę Świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać. A ja tylko ją wytropiłem. I wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałby się dopaść sam. Własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną. Hubrecht! Zwołaj ludzi! Ilu? Wszystkich. Okej, okay, czyli będzie się działo, coś mi się widzi. No zobaczmy, jak to się wszystko potoczy i rozwinie dalej. Faktycznie udało nam się go wyciągnąć z okrętu. Gdzie ta Filippa? Tak jak mówiłem, w domu na moście, bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar, ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Freck, Kasper, zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić Wiedźmina. Pogięło? No dobra. Możemy powiedzieć, że dokładnie troszeczkę zagrać mu tutaj na emocji i stwierdzić, że nie wiesz dokładnie, gdzie ukrywa się Filippa. Możemy również go zapytać, czy tak wszystkich nagradza, którzy mu służą. Tak nagradzasz tych, którzy ci służą? Tak karze tych, którzy mnie irytują. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną. Czyli trzeba będzie ich tutaj wyciąć, rozumiem, od razu na dzień dobry. Nowigrad, most świętego Grzegorza. Twoje ostatnie słowo? Kurwa! Odbić Wiedźmina, potem na Radowida. No dobra, musimy się tu uporać z tymi strażnikami. Idziemy, spokój się, bo... No i raczej nie będą stanowić większego problemu. Bardziej, że jest nas tutaj dość sporo. Razem z Vernonem i jego żołnierzami. W porządku? Dzięki za pomoc. Plan poszedł się jebać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną, Geralt. Trzeba dopaść Radowina, zanim przyjdą posiłki. No dobra, w takim razie do boju. Zły pomysł. Czy oni tutaj mają chyba nie za fajnie ogólnie? To nie mogę się ruszyć ogólnie, co dziwne. Teoretycznie mógłbym podpalić tą beczkę, coś mi się widzi. I on teoretycznie by zginął. Dobra, kończyna górna obcięta. Ci się cieszą. My lecimy dalej. Vernon, łowca czarownic. Teraz dla odmiany. Siakrę. Tutaj dość konkretne wsparcie z muru. Widzę, tam strzelają jacyś łucznicy. Ogólnie jesteśmy w samym środku bitwy. Oni się tutaj dość mocno, widzę, blokują ci zawodnicy. Tu jest jakaś blokada. Musimy się przez to przebić. Oczywiście tarcze. Żeby się było tutaj wbić z tyłu na tych gości. Ładnie poszło. Vernon tutaj daje radę. Słyszałem jakby Ves. A, Ves tam jest faktycznie, okej. Dobra, weźmy sobie Irden. Będziemy ich tutaj tyrać tym znakiem troszeczkę. Nam troszeczkę pomoże. Znacznie, ale zawsze. Dzięki efektowi z miecza mamy jakieś krwawienie.
To znaczy przeciwnicy mają. No i co teraz powiesz, królu złoty? Otwierać! Rozkazuję otworzyć drzwi! Wystarczyło. Proszę. No proszę, kto się pojawił? Spotkanie. No, to wyrównaliśmy rachunki. A to tak od serca. Wybaczcie. Nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona... Skąd? Skąd, kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowit nie żyje. Mniejsza z tym, z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od redańczyków. Chodźmy. No, słuszna uwaga, Wes. Słuszna uwaga. Tu będzie za chwilę ciepło. Czyli można powiedzieć, kolejne zadanie ogarnęliśmy. Talar. No i co? I co? Udało się? Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa! Dobra, zaraz, ale troszeczkę nie za wcześnie na świętowanie. To, że tego gościa zgładziliśmy, tego całego Radowida, to jeszcze nie jest koniec. Coś mi się widzi. Nie za wcześnie na świętowanie? Radowid nie żyje, prawda? Ale do wolnej Temerii jeszcze daleka droga. Wojna się jeszcze nie skończyła. Mylisz się. Jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhyra zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstrą. Czyli wtedy, Velen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrię. Ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowę Radowida wycofa się z Temerii. Która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach wielkiego słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się kurwa. Okej, możemy tutaj poruszyć trzy tematy. Po pierwsze, możemy stwierdzić, iż Emhyr was wykiwa. No, Emhyr też jest raczej nie głupi. Jako władca Nilfgaardu ma tutaj wszystko połapane. On prowadzi faktycznie te batalie dosyć spore na całym świecie. Opanował już co niektóre państwa. No i ma wiedzę. Tutaj teoretycznie ma Temeria być lennikiem. Możemy również zapytać, czy Rosze z Nilfgaardem? Ty tak po prostu? No i możemy stwierdzić, iż nie powiedzieliście mi całej prawdy. Tu pewnie chodzi o te wszystkie negocjacje właśnie z Emhyrem. No zobaczmy, co z tego wyniknie, iż po prostu nie powiedzieli nam całej prawdy. Nie powiedzieliście mi całej prawdy. No, trochę racja. Wiemy, że nie lubisz politycznych gierek, no to położyliśmy akcent na czarodziejów i tak dalej. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Że co? Macbeth, akt pierwszy, scena 7. Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabardnika. W ogóle Wes w jakiś sposób zniknęła, słyszymy ją, ale jej nie widzimy. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgaardem. Redania będzie walczyć pod moim światłym przewodnictwem. Aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ, łącznie z Temerią. Jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się.
Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy Targu. Ty dwulicowy sukinsynu. Nie pozwolę na to. Akurat ty, Ross, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szerokiej drogi życzę. Okej, okay, no myślę, że tutaj raczej nie powinniśmy pozwolić zabić tutaj Talara i Rosse. Nie pozwolę ci ich zabić, Dijkstra. Trudno. W takim razie zginiesz razem z nimi. Czyli to będzie koniec Dijkstry. Kurczę, no trochę zabić. Taki kiepski temat. No ale co zrobić? Postawmy znak. Teraz wsparcie ci potrzebne, Dijkstra, tak? Zaraz cię tutaj, kurczę, wesprzemy. No i Dijkstra, jedziemy z tobą w takim razie, skoro jesteś takim, kurczę, cwaniaczkiem, że tutaj chciałeś wszystko ogarnąć tylko dla siebie, straciłeś głowę w pewnym momencie po prostu i tyle. Możesz, kurwa, ja pierdolę. Ale wes się pojawiła, to dobre. Blisko było. Naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilfgaardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już beze mnie, bo żygasz polityką. Rozumiem. Wpadnij do Wyzimy, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami. To też niewątpliwie była jakaś kluczowa decyzja, coś mi się widzi. Zabicie Radovida, w ogóle ten odcinek był obfity w decyzje, które niewątpliwie w pewien sposób odbiją się na tym wszystkim, co będziemy tutaj widzieć w przyszłości. Takie odnoszę wrażenie. Okej, okay. Chciałbym jeszcze przeszukać zwłoki ogólnie. Wszystkich tutaj zabitych. Saskia. No i czy ta decyzja była słuszna? Dobrze by było, żeby w komentarzu mi ktoś napisał, czy warto było tego Dijkstra oszczędzić bardziej, czy lepiej właśnie go kropnąć. Dijkstra, no Dijkstra jakoś nie wzbudzał sympatii od samego początku. Miał tam swoje chłopaki jakieś problemy, staraliśmy się mu pomóc. Mogę z tą Saskią porozmawiać? Nie, bo jest martwa, nie żywa i duch z niej uleciał. Okej. Okay. Rzućmy sobie okiem jeszcze, co byśmy mogli dalej ogarnąć z zadań. Zadania poboczne pozostały tylko i wyłącznie już zadania z serca z kamienia. Okej. Okay. Możemy dołączyć do Avalacha, to będzie nie najgłupsza opcja też. Możemy również porozmawiać z Yennefer. No, zastanowię się w międzyczasie, co zrobimy. A tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas. Ten odcinek był mocno przełomowy. No mówię, tutaj pozbawiliśmy Radovida życia. Właściwie może nie my bezpośrednio, ale dzięki naszym działaniom tutaj Radovid zginął. Zginął również Dijkstra, który chciał tutaj troszeczkę, no nie bardzo, ze wszystkim się, że tak powiem, no oni tutaj sobie ustalili pewien plan i Dijkstra się z niego chciał wyłamać, no i musiał w związku z tym stracić głowę. Czy to dobra decyzja, czy zła, nie wiem. Czas pokaże. Jeszcze raz dzięki i do wkrótce do kolejnego odcinka z Wiedźmina 3 Dzikiego na edycję Gry Roku. Na razie, cześć.